Jesteśmy na Urban Move 4, witajcie. Na grze, która przekroczyła milion wizyt właśnie. Gratuluję. Gratuluję z całego serca dla całego zarządu. Dla twórcy gry. I dla wszystkich, którzy się w jakiś sposób przyczynili do jej rozwoju. Szacun. No i jedziemy od razu sobie Mercedesem O405 N2. Kolejnym nowym, świetnym modelem po Urbino drugiej generacji. Myślę, że bardzo dobry prezent dla graczy na milion wizyt. Wiem, że na pasach nie wolno wyprzedzać, ale co zrobić? Dźwięk zamykania i otwierania drzwi trochę jak smalny w NL202 z Onzy. No czyli po prostu taki elektryczny dźwięk. Niesamowite odbrzmi na sprężone powietrze. Bardzo fajny model. Podobają mi się te listwy czarne. W tych Urbino drugiej generacji również są te listwy. Bardzo ładnie to wygląda. Sufitka we wnętrzu też świetnie wygląda. Nie jest biała, tylko ma taki kolor stary mercedesowy, bym powiedział, albo staromanowy. W sumie nie tylko podsufitka, bo te ścianki wewnątrz też. Powrót na Kołłątaja.
No i jeśli kolejne modele na UB4 będą szły w tym kierunku, no to zapowiada się pięknie. Dźwięk hamulca też jest spoko. Tutaj chciałem, żebyśmy się zamienili na linię 150. Teraz sobie siądę jako pasażer, może tam na końcu. Na tej kanapie. W ogóle zobaczmy, jak to jest zrobione. Fajna satelitarna kanapa zrobiona. Z tego miejsca się najlepiej nagrywa filmy komunikacyjne. Oczywiście jeśli jest skrzynia Wojta, bo jeśli jest skrzynia ZF, to najlepiej nagrywa się właściwie z tego miejsca, ponieważ tutaj lepiej słychać skrzynię, a ono też jest na podwyższeniu, więc poręcze nam nie zasłaniają kadru. Ale to taka ciekawostka, jakby ktoś nagrywał komunikację miejską. Właściwie to po prostu przejazdy autobusami. Ten sufit jest o tyle ładnie zrobiony, że to nie jest taki jeden, po prostu jeden kolor machnięty jak w Paincie, tylko no jest jakaś teksturka powiedzmy. Mogę wydać ocenę dla tego modelu, myślę, że byłoby to 9 na 10, ja zazwyczaj daję 9 na 10. Wszystkim modelom, bo to jest taka optymalna ocena, bo gdyby było 10 na 10, ktoś by mógł się rzucić. Myślę, że 9 na 10 będzie uczciwą oceną na ten moment. Bo czy czegoś mi tutaj brakuje? No poza znaczkiem Mercedesa. To te koła właściwie są po prostu domyślne. Trochę szkoda. Też nie, no myślę, że pasują. Te tak zwane stalówki na przedniej osi. Nawet ładnie to wygląda, w sumie pasuje do tego Mercedesa. No bryła też jest w porządku.
na tą kratkę potem z przodu na atrapie. Właśnie te listwy, o których wspominałem. No i w ogóle to wygląda tak mercedesowo. No, ten tył też się oczywiście zgadza, bo reflektory są w porządku zrobione. Oczywiście każdy zapewne wie, że Manny, NL202 i tak dalej miały jednakowy tył z Mercedesami O405N. Naprawdę bardzo fajny update na milion wizyt. No milion to całkiem sporo. Jedna 38 wszystkich mieszkańców Polski, no to jest naprawdę sporo osób. 4 razy populacja mojego rodzinnego miasta Częstochowy. Także jeszcze raz gratulacje ogromne dla całego zarządu UB4, a przede wszystkim dla właściciela gry. Zapraszam koniecznie na UB4, na przejażdżkę nowym Merolkiem O405N2. Przetestujcie sobie, zobaczcie sami, jak się prowadzi, jak wygląda. Naprawdę jest mega moim zdaniem. A tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I siemandero.